Moi drodzy, 23 sierpnia odbyła się matura poprawkowa. Testy, które były zawarte w tej maturze, omówię w osobnej lekcji. Dzisiaj chciałabym poświęcić uwagę tematowi rozprawki, który się na tej maturze poprawkowej pojawił i który osobiście uznaję za bardzo łatwy. Takich tematów Wam życzę. Natomiast nie zapominajcie, że pisząc tego typu rozprawkę, musicie jednak operować dobrze argumentacją. W zależności od tego, jaką tezę postawicie, musicie bardzo pilnować, żeby do tej tezy argumenty odpowiednio dobrać. Ja jeszcze raz podkreślam, że jeżeli ktoś stawi sobie jakąś tezę w pracy, a potem argumenty zaczynają być przeciwne tej tezie, no to wówczas matura może być niezdana. Jaki był temat tegorocznej matury poprawkowej? Czym dla człowieka jest praca? Proszę Państwa, temat bajka. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy fragment z lalki Bolesława Prusa. Tu taka moja złośliwa uwaga, że lalka jest po prostu nieśmiertelną lekturą, jeśli chodzi o maturę. W maju pojawiła się jako przykładowe dzieło w teście czytania ze zrozumieniem. W 2015 roku również lalka pojawiła się w maju jako fragment lalki, jako temat maturalny. Więc ja mam wrażenie, że w tej komisji egzaminacyjnej ktoś bardzo kocha tę książkę i w przyszłości pewnie nie raz jeszcze się z nią na tych maturach spotkamy. No, to taka moja złośliwa dygresja, a teraz, proszę Państwa, przejdźmy do tematu. Czym dla człowieka jest praca? Macie odpowiedzieć na to pytanie w kontekście podanego fragmentu całości książki Lalka Bolesława Prusa, a także innych wybranych tekstów kultury. I moi drodzy, tutaj przejdźmy do fragmentu, jaki został zawarty w tej maturze. W tym fragmencie mamy przedstawionego Ignacego Rzeckiego i jego tak naprawdę codzienne obowiązki. Przedstawiony jest jako człowiek, który rano przygotowuje się, sprawdza, czy jest odpowiednio ubrany, wchodzi do sklepu, przegląda listę zadań, a następnie cały dzień zajmuje się dopełnianiem tej listy zadań. Czy jest to wysłanie zakupów, czy jest to złożenie zamówienia, czy jest to odebranie zamówienia, czy jest to właśnie dbałość o odpowiednią aprowizację sklepu, o pracę subiektów, rachunki. A zatem można powiedzieć, że całe życie sklepu spoczywa, odpowiedzialność za to prowadzenie sklepu spoczywa na barkach Ignacego Rzeckiego. Dowiadujemy się z tego fragmentu, że jedyne chwile odpoczynku i takie weselsze momenty ma w niedzielę, kiedy planuje wystawy na cały tydzień. Sprawia mu to ogromną radość. Dowiadujemy się również z tego fragmentu, że Ignacy Rzecki ten sklep, proszę Państwa, prowadzi niemal samodzielnie. Wiemy bowiem z całości tej powieści, że Stach Wokulski dużo podróżuje, między innymi przyczyną jednej z takich podróży było pragnienie wzmożenia intensyfikacji wysiłków w celu zdobycia większego majątku, ponieważ pragnął zaimponować poznanej już wówczas Izabeli Łęckiej. Niemniej, proszę Państwa, możemy z tego fragmentu odczytać, fragmentu bardzo szczegółowego, bardzo drobiazgowego, że mimo iż Ignacy Rzecki często zdarza się, że dostrzegając jakieś niedopełnione obowiązki, poświęca im noce, że nie dosypia, można powiedzieć, sklep jest treścią jego życia, to w gruncie rzeczy raczej nie możemy tutaj spodziewać się, że on z tego powodu będzie jakoś szczególnie narzekał. Praca jest jego życiem, praca nadaje sens jego życiu, proszę Państwa. I gdyby tej pracy nie było, to trudno by powiedzieć, co by się z Ignacym Rzeckim stało. Warunkiem jego bytowania, warunkiem jego egzystencji jest właśnie praca. Jego życie, tak jak już mówiłam przed chwilą, nie byłoby sensowne, gdyby tej pracy nie było. Wydaje się więc niemal zrośnięty organicznie z tym sklepem i z zadaniami, które w tym sklepie pełni. I tutaj, proszę Państwa, takie króciutkie moje omówienie tego fragmentu, bo chciałabym zwrócić uwagę, że można postawić tezę, iż praca może być dla człowieka sensem życia. I oczywiście tutaj możemy podkreślić, że powieść powstała w epoce pozytywizmu, w której hasła pracy właśnie, pracy organicznej, pracy u podstaw są jednymi z najważniejszych haseł realizowanych w życiu społecznym, jak również i w życiu kulturalnym, w literaturze. Każą nam się odwołać do innych fragmentów tej powieści. I tutaj, proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę na dwie postaci z lalki, dla których praca rzeczywiście jest sensem, treścią życia, która definiuje to, jakimi są ludźmi, wręcz pokazuje, jakimi są ludźmi. To jest sam Stach Wokulski, który swoją ciężką pracą nie tylko wydobył się z takiego, można powiedzieć, no,
bardzo niekorzystnego położenia społecznego, bo pewnie pamiętacie, że jego ojciec stracił majątek, że ten majątek się procesował, że domagał się na początku, aby młody syn pracował głównie na te koszta sądowe, a więc z tak niekorzystnej sytuacji materialnej Wokulski wydobył się własną ciężką pracą. Mało tego, on jak typowy organicznik tamtej epoki również zatrudnia innych ludzi, również daje im pracę, a praca czyni go także szczęśliwym. Proszę Państwa, może zarzucicie mi, że trudno wywnioskować bezpośrednio z treści lalki, iż praca czyni Wokulskiego szczęśliwym, ale proszę Państwa, zobaczcie, jak on intensywnie pracuje. To nie jest człowiek, który trwoni majątek na jakieś gry hazardowe, na jakieś przyjemności. Jeżeli podróże, to nie są to podróże w celach wypoczynkowych czy relaksacyjnych, to są podróże w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych, zdobycia jeszcze większego majątku. Moi drodzy, on może pozwolić sobie na wszystko. Mało tego, jest człowiekiem dobrym, dzięki temu, że zrobił ten ogromny majątek. Stworzył, można powiedzieć, takie idealne warunki do tego, żeby zatrudniać również innych ludzi. A więc, moi drodzy, no to jest bardzo wzorowy, można powiedzieć, przykład. Dzisiaj wiele kobiet chciałoby mieć takiego męża, który nie tylko jest statecznym człowiekiem, jest człowiekiem bardzo zrównoważonym, ale też potrafi kochać bardzo namiętnie, a mimo to właśnie dzięki własnej pracy jest w stanie zapewnić byt nie tylko samemu sobie. Przykładem, takim korzystnym przykładem pokazywania, że praca jest sensem, celem, że praca jest podstawą wymiaru w ogóle większej grupy ludzi, grupy społecznej, jest także prezesowa Zasławska. Zwróćcie uwagę, że w swoim majątku, w przeciwieństwie do innych osób z tego świata szlacheckiego, ona stwarza swoim pracownikom, swoim porobkom bardzo korzystne, komfortowe warunki pracy. Ona pracuje razem z nimi. To nie jest tak, że ona tylko czeka na owoce ich pracy, żeby je wykorzystać na kolejnych przyjęciach, jakichś ekskluzywnych wyjazdach zagranicznych. Ona razem z nimi pracuje, jest pozytywnym przykładem. Praca daje im poczucie sensu. Dla Ignacego Rzeckiego, wspomnianego tutaj w tym fragmencie, także w tym kontekście praca sensem życia, takim dowodem na to jest, proszę Państwa, no, jego smutny koniec. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy sklep zostaje przejęty przez innych właścicieli, traktujących Rzeckiego w sposób bardzo okrutny, odsuwających go od jego obowiązków, to jest początek końca tego człowieka, który ostatecznie kończy w samotni swojego pokoju, umierając najprawdopodobniej na zawał, właśnie zrozpaczony tym, że tę pracę mu odebrano. To taka kara dla niego, kara niezasłużona, bo przecież nie zrobił niczego złego. Praca jako sens życia, proszę Państwa, jest świetnie pokazana w Nadniemnym Elizy Orzeszkowej. Dzisiaj z racji różnych, ta lektura jest bądź była stopniowo odsuwana. Dzisiaj poznajemy ją jedynie we fragmentach, ale tam mamy taki szczególny fragment, proszę Państwa. To jest również lektura pozytywistyczna, więc nie powinno Was dziwić, że pokazuje pracę w takim bardzo pozytywnym świetle. Mianowicie mamy tam wspomniane wydarzenie, które leży u podstaw założenia rodu Bohaterowiczów, tym samym bohaterów nad Niemnem, jednym z bohaterów nad Niemnem. Mianowicie mamy tutaj historię Jana i Cecylii, na których mogiłę przychodzi Anselm Bohaterowicz, który tę ich historię opowiada. Jan i Cecylia pochodzili z dwóch różnych rodzin. Prawdopodobnie jedno z nich pochodziło z zamożnej, majętnej, może nawet szlacheckiej, magnackiej rodziny, a drugie z takiej prostej, zwyczajnej, z ludu. Nie mogli być razem, więc zaczęli ukrywać się puszczy. I potem, proszę Państwa, samodzielnie, pracą własnych rąk, wykarczowali te tereny, założyli osadę, sami stworzyli sobie warunki do życia, znalazły się osoby, które chciały im w tym towarzyszyć, pomagać i dzięki temu w środku puszczy założyli tętniące życiem miejsce, które było niemalże samowystarczalne. Podróżując swego czasu przez tę puszczę, w zasadzie zgubiwszy się, król Zygmunt August odnalazł to miejsce zbudowane przez Jana i Cecylię i widząc ogromny wysiłek i bohaterstwo tych ludzi, to bohaterstwo oczywiście polegające na ciężkiej, żmudnej pracy, nadał im właśnie tytuł szlachecki i nazwisko Bohaterowicz od bohaterów. Dzisiaj praca daje sens. Praca, proszę Państwa, leży u podstaw dobrobytu społecznego. Praca staje się, proszę Państwa, odpowiedzią na pytania o przyszłość, bo naród, który nie pracuje, jednocześnie tę przyszłość przed sobą zamyka, no bo ktoś inny się zajmie dobrami naturalnymi, które ten naród posiada.
Zatem praca jest sensem życia również dla bohaterów nad Niemnem. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że mimo iż czytamy to we fragmencie, to jednak chyba wszyscy mniej więcej znają zakończenie. Zakończenie, w którym główna kobieca postać, czyli Justyna Orzelska, mimo pochodzenia szlacheckiego, postanawia ożenić się z takim dużo niżej sytuowanym społecznie Janem Bohatyrowiczem, bo nie chce spędzać życia na balach, imieninach, rautach, czczych rozmowach, czy jakichś dziwnych spacerach. Ona chce pracować. Ona chce pracować w polu, ona chce szerzyć oświatę. Praca daje jej radość, praca daje jej wytchnienie. No i oczywiście, proszę Państwa, chciałabym, żebyście również zwrócili uwagę na to, że takim tekstem kultury, w jakim ta praca jest pokazana w bardzo pozytywnym kontekście, praca jest pokazana jako cel życia, szlachetna praca, no to są oczywiście ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego. Dlaczego? No zwróćcie uwagę, że doktor Judym poświęca się pracy lekarza całkowicie. On nawet jest w stanie zrezygnować z osobistego szczęścia, byle tylko dotrzymać złożonej samemu sobie obietnicy. On widzi ludzi, którzy potrzebują jego pomocy, ludzi biednych, których na takiego lekarza w tamtym czasie nie było stać. No dlaczego mają być gorsi? Dlaczego mają umierać w nędzy z powodu chorób, które da się leczyć, a tylko dlatego nie mogą sobie pozwolić na lekarza, że są wykorzystywani, czy też no, powiedzmy, żyją w bardzo niegodziwych warunkach. Praca staje się sensem życia Tomasza. Praca, dążenie do zapewnienia tym ludziom chociażby minimum komfortu jakiegoś medycznego, tej pomocy, wyznacza dalsze jego cele. My dzisiaj postrzegamy go jako niezwykle szlachetnego lekarza. Jeżeli w naszym życiu obecnym spotykamy w ogóle jakiegoś przedstawiciela tego zawodu, który jest gotów poświęcić wszystko dla swoich pacjentów, to często nazywa się go właśnie takim współczesnym Judymem. I my takich ludzi lubimy, my takich ludzi bardzo szanujemy, ponieważ oni wykonują ten zawód z powołania. A my lubimy ludzi, którzy wykonują swoje zawody z powołania, bo dzięki temu nasze życie może stać się lepsze. Tutaj mam na myśli nie tylko lekarzy. No i oczywiście, proszę Państwa, można jednak tę rozprawkę ująć w tym takim negatywnym kontekście, czyli praca, tak jak powiedziałam, w tym pozytywnym ujęciu jako sens życia, prawda, może być taka teza, ale możemy też przyjąć, że praca jest często postrzegana przez twórców kultury jako forma kary, jako forma jakiejś pokuty, jako forma, proszę Państwa, zadośćuczynienia, a zatem coś negatywnego, coś, co sprawia cierpienie. I tutaj, moi drodzy, jak w tym kontekście omówić ten fragment? Proszę Państwa, Ignacy Rzecki poświęca całe swoje życie pracy w sklepie, nawet dni wolne, takie jak niedzielę, też poświęca pracy w sklepie. Nie ma życia osobistego, zwróćcie uwagę, nie ma rodziny, nie ma nikogo, do kogo miałby wracać. Nie zbudował sobie żadnych planów na przyszłość. On wprawdzie marzy, ma podróży, on wprawdzie marzy, ale zwróćcie uwagę, że te marzenia też bardzo często są takie zupełnie niezwiązane jakby z jego możliwościami. No bo jednym z jego marzeń na przykład jest to, żeby jego przyjaciel Stach Wokulski poślubił Helenę Stawską. Jednym z jego marzeń jest powrót na tron Napoleonidów. A więc coś, co jest niejako poza zasięgiem. On nawet nie wykracza w tym swoim życiu poza ten element związany ze sklepem. I jest to smutne, jest to przygnębiające, bo przecież Stach Wokulski, zakochany niemalże bez opamiętania w Izabeli Łęckiej, tak naprawdę porzuca starego przyjaciela. Ignacy umiera samotnie, nie ma nikogo, do kogo mógłby się zwrócić. Porządny, uczciwy i dobry człowiek, który kończy tak marnie, powiedzielibyśmy, właśnie dlatego, że praca okazała się być treścią jego życia. W Lalce również, proszę Państwa, praca taka w negatywnym kontekście pokazana jest w wizji Izabeli Łęckiej. Zwróćcie uwagę, że arystokratka, która całe życie tak naprawdę oddawała się błogiemu lenistwu, uważa, że ludzie, którzy pracują, muszą wykonywać te prace jako karę za grzechy. Dla nich to są ludzie, którzy musieli uczynić coś bardzo, bardzo złego, żeby musieć ciężko fizycznie pracować. Zwróćcie uwagę, że człowiek pracy, czyli właśnie Wokulski, w jej śnie nawet jawi się jako, prawda, jakieś alter ego samego diabła. Wygląda groźnie, niebezpiecznie. I tak samo ona postrzega, proszę Państwa, tych robotników, którzy no, z racji swojej fizycznej pracy są ubrudzeni, prawda, w jakichś łachmanach. Dla niej to są ludzie gorszej kategorii. Ludzie, którzy popełnili jakiś ciężki grzech, przez to zostają ukarani pracą.
A inne teksty kultury mówiące o tym, że praca jest karą za grzechy, że praca jest poniżeniem też często, że praca jest formą pokuty, czymś negatywnym. No zwróćcie uwagę chociażby na mitologię, na co skazano Syzyfa za jego intrygi i kłamstwa. Do końca, można powiedzieć, wieczności musi wtaczać pod górę ciężki głaz, który oczywiście na samym szczycie będąc już spada. Ta ciężka praca, proszę Państwa, która się nie kończy, jest karą za jego przewinienia, jest formą właśnie udręczenia wiecznego. I my też często posługujemy się tym mitologicznym związkiem frazeologicznym, jeśli mówimy, że wykonujemy pracę pozbawioną jakby no, szansy na powodzenie, szansy na sukces, pracę mozolną, aczkolwiek zupełnie bezużyteczną. To jest właśnie ta syzyfowa praca. Prawda? Nie bez powodu właśnie ta syzyfowa praca stała się naszym związkiem frazeologicznym, często zdarzającym się również w naszym współczesnym życiu. Często słyszymy, że ktoś wykonuje syzyfową pracę, czyli taką pozbawioną sensu. No i proszę Państwa, kiedy pytałam Was o ten temat na moim Facebooku, niektórzy z Was podali taką lekturę, jaką jest zbrodnia i kara. I tutaj podawano przykład. Ja napisałam, że przykład Soni w odniesieniu do tego tematu byłby nieco naciągany, to znaczy w jakim sensie naciągany. Gdybyście zaczęli pisać, że jej praca ją w jakiś sposób szczególny wyróżnia czy uszlachetnia. Proszę Państwa, ta praca ją upadla. Która 18-letnia dziewczyna, z racji tego, że no nie jest w stanie, nie ma jakby możliwości wykonywania innego zajęcia, decyduje się świadomie na prostytucję i to sprawia jej przyjemność. Dla tej dziewczyny to była konieczność. Konieczność, ponieważ inaczej jej młodsze przyrodnie rodzeństwo zmarłoby z głodu. Musiała więc wykorzystać to, co miała, czyli własne młode ciało. Ale jak ona się z tym czuje, proszę Państwa? Zwróćcie uwagę, jak ona się czuje podle. Ona nawet nie odwiedza zbyt często swojego domu rodzinnego, bo ona przynosi wstyd, ona z nimi nie mieszka. Ona musi mieszkać, wynajmować sobie pokoik u Kapernaumowa. Ma specjalne papiery, które jakby musi pokazywać władzom, prawda? Które ją napiętnowały. To jest prostytutka, to jest wyrzutek społeczeństwa. To jest ktoś, kto pracuje, bo musi w ten sposób pracować, ale jest kimś gorszym. Popełnia straszliwy grzech. Ona wprawdzie zdaje sobie sprawę z faktu, że jest grzesznicą i całą swoją nadzieję pokłada właśnie w tym takim upokorzeniu się przed Bogiem, w tym takim swoim niemym cierpieniu. Ale zwróćcie uwagę, że ona cierpi. Przecież we wszystkich swoich rozmowach z Raskolnikowem oni są stawiani niemal na równi, bo każde z nich zrobiło coś, co jest postrzegane przez społeczeństwo jako czyn niemoralny, czyn niegodziwy i cierpią. Ponoszą straszliwe konsekwencje tego wyboru. A zatem, proszę Państwa, praca jako coś, co upadla, praca w takim charakterze, po to, żeby wyżywić, bo przecież tutaj kontekst się nie zmienia. My pracujemy, żeby mieć na utrzymanie, żeby jeść. Ona też pracuje, żeby jeść i dać jeść rodzeństwu. Ta praca niszczy jej życie. A więc w tym negatywnym kontekście, tak, zgadzam się, można Sonię tutaj przywołać. Można też przywołać to, że później jakby w ramach kary zsyłki, którą odbywa Rodion za morderstwo, no on również musi pracować w tej syberyjskiej tajdze, czyli tutaj ta ciężka praca jest karą za jego zbrodnie. A więc w tym kontekście tak, praca jako kara za zbrodnie, praca jako kara, jako coś, co niszczy człowiekowi życie, coś, co odbiera mu zdrowie, tak, proszę Państwa, w tym kontekście tutaj możemy podać takie właśnie przykłady. Mam nadzieję, że omówiłam ten temat wyczerpująco i zapraszam na kolejną lekcję, w której przedstawię Państwu odpowiedzi do tych testów zawartych właśnie w maturze próbnej. One są bardzo ciekawe, no i oczywiście pytania, proszę Państwa, jak już zna się, powiedzmy, przez te kilkanaście lat pewien schemat zadawania pytań do testów czytania ze zrozumieniem, niektóre się powtarzają, proszę Państwa, dlatego polecam Wam tę moją lekcję, ponieważ wskażę Wam, jaki charakter pytań zdarza się najczęściej w tych pracach maturalnych, no i oczywiście jak sobie z nimi radzić. Aha, i bardzo ważna rzecz, po raz kolejny pojawiło się streszczenie, więc też powiem, jak napisać dobrze streszczenie. Zapraszam.